wolnej Polski, czy do Krajowego Stołu, bo są żony, mapety czy kukiewy, tak nawet okaże się ostatnio. Ale te kukiewki same nie działają. Jak pan jest w stanie, pan jako taki znawca bliżej tematu, jest bliżej źródła, określić siłę? Czy ta siła, co się u nas skończyło blisko tej siły w Polsce, czy to jest rząd międzynarodowy albo siła zewnętrzna, ewentualnie przypisać to jakiejś nacji, czy jakieś ugrupowanie, to nie mówię, że masonów. No wiem jakiej. Nacje mam na to cię różne, bo mam... Jasne, to jest kilkanaście. Jedno pytanie jeszcze. Jeśli, jaka pana zdaniem jest recepta, od czego powinniśmy zacząć tutaj na dole, ewentualnie jak się ustawić, my jako aktywni obywatele, do tego, żeby tę sytuację zmienić. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo ważna kwestia została przez Pana poruszona i żeby to, żebyśmy mieli jasność, to od razu powiem, że wielu ludzi się nie zgadza z tym, co ja mówię. Ale ja uważam, że ta teoria bardzo dobrze wyjaśnia właściwie prawie wszystkie zjawiska, polityczne i ekonomiczne. Dlatego też no, teoria, która dobrze wyjaśnia i nie trzeba powoływać żadnych bytów ponad potrzebę, to jest prawidłowa. Otóż w 1985 roku, musimy wrócić do 1985 roku, bo to jest kluczowy rok dla historii Europy. Może nawet świata, Europy na pewno. Otóż w 1985 roku na spotkaniu w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego. To było wywieszenie białej flagi przez Związek Radziecki. Dobra, przegraliśmy zimną wojnę, teraz trzeba po tym posprzątać. I ponieważ trzeba, to posprzątanie musiało przebiegać pod kontrolą, dlatego że posprzątanie oznaczało wycofanie się Imperium Sowieckiego z Europy Środkowo-Wschodniej, a wycofywało się imperium dysponujące bronią jądrową na tym terenie. Więc trzeba było ten proces utrzymać pod kontrolą, żeby nawet przypadkowo nie doprowadzić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego. I rzeczywiście, każdego roku prezydenci obydwaj się spotykali na konsultacjach. W 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, w 1987 w Waszyngtonie, w 1988 w Moskwie, w 1989 już nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Bush na okręcie w pobliżu Malty, na Morzu Śródziemnym się z Gorbaczowem, żeby to wszystko pod kontrolą przeprowadzić. I był pewien problem, bo, ale to pomińmy na razie, chodzi o to, kto się, jak się przygotowywała transformacja ustrojowa. Otóż proszę Państwa, w 1985 roku jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale wokół przedsiębiorstw państwowych już zaczęły powstawać spółki nomenklaturowe, które rozkradały majątek państwowy. To była jedyna forma akumulacji pierwotnej możliwa w tych warunkach. I to było już przygotowywanie się do objęcia, do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. A ponieważ hegemonem na polskiej scenie politycznej w drugiej połowie lat 80. był wywiad wojskowy, generał Kiszczak, generał Jaruzelski. I proszę zwrócić uwagę, że o ile Służba Bezpieczeństwa została poddana weryfikacji i tak dalej, to razwiedka wojskowa przeszła transformację ustrojową w szyku zwartym, bo ona ją przygotowała i przeprowadziła. I u nas problem polegał na tym, żeby znaleźć jakąś taką dekorację przesłaniającą ten proces. W innych krajach też to robiono, tylko u nas była opozycja jeszcze jaka taka tam istniała. Natomiast w innych krajach nie. Opowiadał mi Gisomno, taki dziennikarz francuski, ale korzenie tu ma polskie, matka z łańcucha, krótko mówiąc żydowskiego pochodzenia. Co mu opowiadał ambasador francuski w Sofii. Prezydent Mitterrand w drugiej połowie lat 80. jak przyjeżdżał do krajów socjalistycznych, to żeby się podlizać lewicy francuskiej, to nie tylko z komuchami się witał, ale życzył sobie, żeby mu jakiegoś dysydenta dostarczyć tam na obiad, czy na kolację, czy na śniadanie.
No i szukał, taki drogowskaz dostał i tam na ambasador w Bułgarii, ale nie mógł tego dysydenta znaleźć. A tu się termin wizyty zbliżał, więc w desperacji zadzwonił do MSW bułgarskiego. A tam jakiś cymbał przyjął telefon, mówi, to prowokacja, to tu wszyscy są za tym względów, nie ma, wszyscy są z partią, z klaszem dziwkowym i tak dalej. No to tamten przeprosił, odłożył słuchawkę i taki siedzi smętny, co on teraz zrobi, prawda? Ale po pół godzinie telefon jest z MSW. Jest dysydent. Jest dysydent. Ktoś mądrzejszy tam. I dostarczono dysydenta na śniadanie dla prezydenta Mitterranda. Okazał się nim profesor Zbigniew Żelew, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent z Bułgarii. To tak się robiło. A w Rumunii nawet tego nie było, więc sekuritate musiało robić za opozycję, prawda? Więc to tak to wyglądało. I oczywiście te przygotowania były takie instytucjonalne do zmiany, do transformacji ustrojowej, ale każdy, wie pan, z tych ludzi ze służb, to są ludzie inteligentni, spostrzegawcy, musiał sobie postawić pytanie, no dobra, sowieciarze się wycofują, a ja co? A co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wszelki wypadek? I na wszelki wypadek część z nich podjęła decyzję, żeby się przewerbować. A to tu, a to tam. Bardzo charakterystyczny jest przypadek Edwarda Mazura. Tego, co jest podejrzewany o sprawstwo kierownicze morderstwa Papały, generała. On, co wyszło na procesie ekstradycyjnym w Chicago, był funkcjonariuszem wywiadu wojskowego i w 1987 roku jednym susem przeskoczył do FBI. I dlatego go Amerykanie nie wydali, bo agentów nie wydają swoich. No to on do FBI przecież nie był jeden, inni do BND, inni do Mossadu, a inni zostali przy GRU tak jak byli. I bardzo dobra ilustracja jest tego, że ktoś tam został w GRU. Kiedy w miesiąc potem, jak prezydent Łukaszenka zaprosił przedsiębiorstwa rosyjskie do udziału w prywatyzacji Białorusi, przed czym się bronił desperacko przez cały rok. Bronił się desperacko przez cały rok, żeby tego nie robić. Wreszcie się poddał. Zaprosił ich. Dwa tygodnie później polska prokuratura podała Łukaszence na tacy wszystkich opozycjonistów, którzy mieli konta bankowe w Polsce, prawda? O, i to mówią, że bałagan, bo tak, bałagan, niech mi kaktus wyrośnie na ręce, prawda? Otóż to i dlatego ja uważam, że Polską tak naprawdę rządzi dyrektoriat takich kilku watach bezpieczniackich, którzy się między sobą dogadują, uwzględniając interesy państw, którym służą. I dlatego między innymi pan premier Tusk nie może zdymisjonować żadnego ministra swojego rządu. Proszę sobie przypomnieć taką sytuację, że premier Tusk z własnej inicjatywy powiedział publicznie, że jeżeli minister Gat nie znajdzie strategicznego inwestora dla stoczni w ciągu tam 2 tygodni, to on go zdymisjonuje. No i nie znalazł. Nie znalazł. I co zrobił premier Tusk? A zaczął coś mamrotać, że wszystko jest jak najlepszym porządku, bo mu uświadomili. Ty chcesz go dymisjonować? No czyż on tobie nie podlega? Jak on ci może, tylko ty możesz mu skoczyć. I proszę państwa, dlaczego? Dlatego, że każdy z ministrów jest legatem poszczególnej watachy, która go tam delegowała. I on tam reprezentuje jej interesy. A premier Tusk jest tylko notariuszem tego kompromisu. A kto to słyszał, żeby notariusz samowolnie umowę zmieniał, prawda? On tylko notuje, co strony bo tam mówią, prawda? O co się strony umawiają, więc premier Tusk jest, taka jest jego pozycja. I dlatego, jak za karę mu zdali szlaban na kandydowanie na prezydenta, no to pani Aniela musiała mu dać nagrodę pocieszenia, nasza złota pani Aniela, nagrodę Karola Wielkiego, miasto Akwilka mu fundowało, prawda? No, także tam było. Także moim zdaniem, jeśli chodzi o ten ośrodek, to on jest taki. I on oczywiście siłą rzeczy podlega, wie pan, różnym, tak, różnym tym i sytuacja w Polsce jest rezultatem delikatnej, chwiejnej równowagi, takiego kompromisu, który o teraz jest zmieniony na